Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu, tak jak obiecałem wczoraj, i będziemy sobie klikać loszki, dlatego że przebraliśmy się podczas weekendu epickiego i za dużo tych lochów jeszcze tutaj nie zrobiłem. Jak widzicie, zamknęliśmy już świątynię zimnej krwi, zaczęliśmy piramidę szaleństwa, może ją dzisiaj zamkniemy, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Jakieś może tornadko, jeżeli chodzi o strefę światła, to za dużo tutaj nie mam do roboty. Wiem, że na 13 piętro mam zaledwie tam chyba 0,06% szans, więc raczej nie ma co w ogóle zaczynać. Tutaj na ten Esteros już mam 0,5%, więc powolutku będziemy mogli pokonać. No i jedna jakieś tam wieże, chyba z 2 czy 3% mam, to może tą wieżę na koniec poklikamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Na wstępie standardowo, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę w tym momencie. Wczoraj dobiliśmy prawie 200, może dzisiaj się uda to 300, zobaczymy, jakoś ostatnio nie mogę. Ale spodziewałem się, że to dlatego, że po prostu filmy się nie pojawiały, więc wiadomo, jak te filmy się pojawiają regularnie, to jednak więcej ludzi na nie wpada. Także pamiętajcie o tym kciuku w górę, teraz czekam chwileczkę, zostawiajcie. Oprócz tego wiadomo, subskrypcja z dzwoneczkiem, kto jeszcze nie zostawił, Twitch i Discord w przypiętym komentarzu i w opisie. I tak naprawdę tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Myślę, że możemy zaczynać. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Na stronie głównej mamy produkty, które są najczęściej kupowane przez użytkowników tej strony. Na dole, jak widzicie, mamy nadchodzące gry, czyli gierki, które możemy sobie kupić w przedsprzedaży. No i na samym dole mamy kategorie, czyli na przykład jeżeli nas interesują tylko i wyłącznie gry akcji, to sobie klikamy tutaj na kategorię akcji i wyświetlają nam się tylko i wyłącznie tego typu gry. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24/7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę Wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym Wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą lepszą dla sprawdzenia, klikamy kup teraz, no jak widzicie karta PlayStation Network za stówkę o wartości 100 zł, możemy kupić za 87,18, klikamy kup teraz, no i jak widzicie są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności, no i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają, i oczywiście kodzik rabatowy jest to Neutral, który daje nam 3% zniżki, więc jeżeli coś będziecie chcieli kupować na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć, klikamy zastosuj, no i jak widzicie 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linku w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. Na wstępie jeszcze pewnie Was tytuł troszeczkę przykuł Waszą uwagę. Po pierwsze zrobiliśmy sobie przejścia na tym magu. Co tu się w ogóle pozmieniało? Może od tego zacznijmy. Jak widzicie, no ręka już wygląda dość solidnie, brakuje nam tylko jednej platynki jeszcze tutaj na popcornie. Za 20 minut mam tutaj kupca, muszę sobie kupić ofertę 7-dniową. Jeżeli będzie w trakcie odcinka dzwonił budzik, to właśnie dlatego, że tą ofertę mam ustawiony budzik, żeby ją po prostu kupić, żeby nie zapomnieć, więc tak to wygląda. No i tak, więc arenka wygląda bardzo solidnie, tutaj prawą stronę praktycznie od razu platynki złapałem na tą prawą stronę, więc git. Teraz mi brakuje, tak jak widzicie, tylko tego popcornu, ale pupile to jest to, co się tak najbardziej pozmieniało, dlatego że zobaczcie, w mroku zrobiliśmy już sobie pierwsze przejście Lilarysia, w świetle poszliśmy w oko, tak jak mówiłem, taki plan miałem, żeby sobie dobić tego trenera 11 i pójść w to oko i właśnie się udało to nam zrobić. Tu może odbiorę tą akademię za pamięci, tutaj też cyk. No i jak widzicie, trener na 11 już jest. Teraz sobie budujemy traktorek na 11, no ale dzięki właśnie temu trenerowi w to oko nam się udało przejść. Oczywiście te wszystkie walki mam zapisane, to Wam pokażę może na końcu odcinka, bo też mam tu parę lochów i takich innych pierdół, to na końcu odcinka Wam pokażę. Mrok był bardzo tani, oko z 11 trenerem również było bardzo tanie, wiki jadło tak samo, ogień, smoki, no niestety na niego musieliśmy zużyć chyba z 1200 grzybów, coś takiego, tak więc no bardzo, bardzo drogie przejście, no ale jeżeli chcielibyśmy mieć te przejścia najlepsze, jakie tak naprawdę można by było mieć, no to w tego smokiego sobie poszliśmy, nie chciałem tutaj jakiegoś innego przejścia, no bo wiadomo jak to wygląda, no i tutaj siedmiornica już prawie stóweczka i będziemy w tego szlałwęża przechodzić, także no przejścia można powiedzieć chyba najlepsze, jakie w ogóle się da zrobić po raz kolejny, takie same przejścia robiłem na przykład na S39,
Jedyne co by mogło być lepsze, to wiadomo, w wodzie tutaj z kroksa na rybę i z ryby na 20, no ale wiadomo, że na to można wydać 5000 grzybów, a można wydać 20000, także no mija się to z celem, także można powiedzieć, że te najlepsze przejścia, jakie mogę, zrobiłem. Dobra, tu mamy wszystko nakarmione, możemy sobie machnąć jakąś walkę, bo mamy darmową, pierwszą lepszą tutaj, cyk. No i okej, chyba co, chyba przechodzimy od razu do tych lochów, myślę, że nie ma co tu się zastanawiać. Twierdzę odpaliłem na 14, za tydzień nam się zrobi, tutaj mamy tą kopalnię, traktor na 11, co tutaj się jeszcze pozmieniało? Gildia wbija 200% już kilka dni temu, chyba w weekend, o ile się nie mylę. I chyba wydaje mi się, że to wszystko, tak? Raczej wszystko, co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. Także chyba wchodzimy do lożków. Na wstępie rozwalimy sobie portal, 22% zaledwie. Zapiszemy tą walkę, tak jak mówię, wszystkie walki zostawimy na koniec. No i wchodzimy tutaj. Piramida szaleństwa. Myślałem szczerze, że sytuacja będzie podobna jak tutaj w tej świątyni zimnej krwi, że się zablokujemy na maszynie do zabijania, a się okazało, że maszyna mnie kosztowała tam, nie wiem, z 5 grzybów, chyba wczoraj ją pokonałem. No i teraz skupimy się na piramidzie, pamiętamy, że w piramidzie na samym końcu jest nasze lustrzane odbicie, więc to też jakby, tu w ogóle mi się dźwięk nagrywa się, więc to też jakby, może sobie dojdziemy dzisiaj do tej piramidy, zobaczymy jak to będzie. No na tym się chcę skupić najbardziej, bo to mi da najwięcej expa, wiadomo, że jeszcze jest tornado, ja tutaj też nie mam jakoś bardzo dużo, o, w ogóle możemy sobie wrzucić do kibla, aurę mam 8, jakby to też kogoś ciekawiło. Do kibla sobie możemy to wrzucić, mamy coś na siłę, plus 36, to sporo, ale dobra, nie będziemy dziury specjalnie robić. Aha, jeżeli jeszcze chodzi o nasze pachołki, no to jak widzicie, już to wygląda lepiej. Barbarc cały ubrany w gemy i witemki, Magusiowi wreszcie znalazłem buty podczas tego weekendu epickiego, co prawda na wszystkie cechy, ale byleby tam jakieś miał. No u Magusia te gemy jeszcze kuleją, chociaż już też to wygląda lepiej aniżeli ostatnio. No i Kunegunda tak samo, same epickie itemy i oczywiście tutaj same gemiki na zręczność, więc no można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te pachołki, no to już to lepiej wygląda, dlatego też tą strefę mroku ruszamy w miarę łatwo. Okej, teraz mamy wielką stopę, zobaczmy jak z nim tutaj pójdzie. Tamten to był zwiadowca, teraz mamy wojownika, dokładnie wojownika, no i zobaczmy, też raczej powinno z nim pójść w miarę łatwo. Dokładnie, mamy jakąś broń dla wojownika, zobaczmy ile mu to daje. Ło, plus 118 i runka 19%, ej, to on ma runkę lepszą aniżeli nasza. Ale dobra, nie będziemy tego robić, tylko po prostu mu podmienimy, tu jak najbardziej, bo jednak ta broń daje dużo. No nie przebierałem tych pachołków na weekendzie epickim, tylko mówię, tutaj te buty dla Mariusza znalazłem, no ale mimo wszystko to można zauważyć, nie? Nawet po samej broni, ale mimo wszystko te lożki i tak nam padają. Dobra, kolejny pokonany, lecimy dalej. Teraz mamy zjawę. Zjawa to jest mag. Z magami raczej nie ma dużego problemu, jeżeli mówimy o tej strefie mroku. Raczej oni padają łatwo, w sensie no dla nas, nie? Dla nas jako dla maga. No i oczywiście przynajmniej na razie. Dokładnie. Don Capisci również bardzo szybko. No duży progresik. Właśnie dlatego chciałem nagrać odcinek, bo myślę, że sporo tutaj mimo wszystko jesteśmy w stanie zrobić na tym magu. 290 levela chyba nie dobijemy. Chyba to będzie daleko, no ale zobaczymy, nie? Nie chcę tu gdybać ani nic takiego. Nie mam też za dużo miejsca w ekwipunku, niestety, dlatego że pokupowałem sobie epiki oczywiście na zapas do kibelka, żeby tutaj w tym kibelku wiadomo, no wrzucać, nie? Codziennie jakiegoś epika, teraz był weekend epicki, więc było warto to zrobić, także no tutaj co mogę, to rozmontowywuję, a nie wiem, czy będę sprzedawał, czy co, no zobaczymy. Chcę jakiś większy progresik na tym odcinku zrobić, na tym magu, więc po prostu zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj Mariusz plus 84, no to dużo. Dobra, to możemy podmienić w sumie, zamiast tu w ogóle rozmontowywać, to co można podmienić i daje dużo, to faktycznie bardziej jest po prostu worth tak zrobić. No i okej, mamy 284 level. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy znowu jakiegoś zwiadowcę. Tu nam coś przylagowało, ale widzę, że nie pokonaliśmy go i tak. Także lecimy dalej. Zwiadowca, no też dokładny, powinien szybko paść. Mamy coś, jakiś hełmik, ale na wszystkie cechy to rozmontowujemy. No i już nie mamy niestety miejsca na rozmontowanie. Już 5 rozmontowaliśmy rzeczy. Także modlimy się, żeby nam leciało coś, co będzie użyteczne dla naszych pachołków. Banshee, mag, czyli chyba powinien szybko paść. Dokładnie, no zobaczcie, drugi mag, na którego zużyliśmy dosłownie tam 3 grzybki. No i okej, są jakieś rękawice na wszystkie cechy, jak to tu wygląda? No nie, chyba nie ma co, na razie odłożymy na bok, najwyżej sprzedam, no stracę trochę kryształu, ale to nic. No i mamy samego siebie, już sam Barbar nam pokonał, także super. Tutaj w ogóle taka ciekawostka, sam się o tym dowiedziałem dopiero niedawno, ale no można powiedzieć, że neutral bawi, uczy. W ogóle kurde, cały czas się mimowolnie przekręcam na kamerce tak delikatnie w drugą stronę i przez to nie jestem na środku, tak mnie to drażni. Ja jestem taką osobą, że strasznie się skupiam na takich detalach, także tu muszę zerkać. No ale okej, jeżeli chodzi o to lustrzane odbicie, to taka ciekawostka.
tak jak mówię, sam się niedawno dowiedziałem, Neutral bawi uszy. Mianowicie, jeżeli chodzi właśnie o niego, to on tutaj lustrzanie odbija również nasz level, czyli jeżeli my mamy teraz 285, to on również taki ma. I tak jak wszystkie inne lochy dają nam expa tyle mniej więcej, ile jakby, no jest już z góry założone, ile daje nam dany loch, nie? Nie ma to wpływu na nasz level. Czyli na przykład tutaj pierwszy przeciwnik z bezczeszczonych katakumbach, czy go pokonamy na levelu 10, czy go pokonamy na levelu 100, da nam tyle samo expa, nie? A jeżeli chodzi tutaj o to lustrzane odbicie tu i też w strefie światła, to daje nam on tyle expa, na jakim levelu pokonamy. Więc jeżeli ktoś tak bardzo, nie wiem, tryharduje czy coś, to może na przykład sobie w tym strefie mroku zostawić, aż wbije tam ten level 393, czy tam 394, no i ta piramida szaleństwa da mu 300 milionów expa wtedy. Także to taka ciekawostka, sam się o tym, tak jak mówię, niedawno dowiedziałem. No ale okej, okay. Dobra, mamy jak... O, w ogóle zobaczcie, dopiero kupiliśmy buty tutaj dla Magusia, a tu już nam kolejne poleciały, również na wszystkie cechy, ale za to plus 10, także możemy podmienić, od razu mają miejsce na klejnot i te będą do kibla, tylko właśnie, no tu już nam zostaje tylko jeden slocik w ekwipunku, no ale dobra, no już w sumie jeżeli chodzi o strefę mroku, to nic nie mamy, teraz twierdza posępnego czerepu nam została, tylko że jeszcze jej nie mamy odblokowanej, co my tu możemy w ogóle pocisnąć? Z tego co wiem, to tak, ta szkoła magii powinna nam paść szybko, bo tam sprawdzałem sobie przed odcinkiem procenty, ona powinna w miarę szybko paść, dobra, więc sprzedajemy to. Mamy w ogóle jakiegoś golda, to możemy od razu zrobić cyk. Co ja tu jeszcze miałem do pokonania? Smoluma, na Smoluma nie pamiętam, chyba też jakieś procenty były fajne, to może też go klikniemy przy okazji. Oczywiście wiadomo, no to nie będzie jakoś tam bardzo duże expa z niego, no ale zawsze to do przodu, no ale ja liczyłem, że tutaj 10 grzybów i padnie, bo też nie będę tu go klikał, nie wiadomo ile. Patrzcie, no co chwilę tam były jakieś próby, 2 miliony, 3 miliony HP, a on tu nie chce nam niestety paść. No wolę jednak poświęcić może na Esteros ze 100 grzybów, 150 sprawdzić, no ale dobra, udało się pokonać, to nieważne. Czyli tak, te rękawice, no dobra, na razie się wstrzymam, na razie ich nie będę sprzedawał. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No tego na pewno nie pokonam. No przynajmniej na razie, wbijam sporo leveli, to w sumie by można broń zmienić. Ile mi teraz da broń jakaś pierwsza, lepsza? Plus 64, no właśnie o tym mówię, że teraz by wypadało broń zmienić i może by nam się udało coś dalej pocisnąć. No to okej, tylko że ja golda nie mam za bardzo, ale to możemy wieżę w razie czego zrobić. Tylko na razie znaleźć jakąś fajną broń, oczywiście z runką. O, tu jest fajna, tylko że rozrzut jest no dość lipny, 19% runka. No ale nie, chyba się wstrzymamy na razie, jeżeli o to chodzi. Tą broń, którą mamy obecnie, jest fajna, nie? No bo to jest broń epicka, rozrzut też jest nawet dobry. 18% runa mi od razu poleciała razem z tą bronią, więc no spoko. No ale wiadomo, na magu to działa tak, że wbijemy dosłownie kilka leveli i już możemy szukać dalej, bo już mamy lepsze średnie. No ale dobra, zobaczmy, jak to nam tu pójdzie w tym momencie. O, zobaczcie, no i to jest 36 średnich, to jest dość mało, bo tam widzieliśmy, że było 40, było nawet 60, no ale patrzcie, no taki rozrzut idealny, bierzemy, aha, za mało złota, dobra, czyli teraz tak, lecimy tutaj do wieży, na wieżę chyba miałem ze 3%, ja tą wieżę sobie klikam darmówkami, no ale jak widać nie chce ona za bardzo paść, no a teraz nam padła, mamy rękawice, 4% PZ, więc jak najbardziej sobie podmienimy, robimy odzysk klejnotu, cyk, dobra, cyk, za ile my tu mamy tego kupca, 11 minut, dobra, wiecie co, ja to może ten budzik sobie wyłączę, żeby nam tu na odcinku nie wchodził. Dobra, już wyłączony. Miałem go na 11 ustawiony. No i okej, za jakiś czas, za chwilkę tu sobie wejdę. Mam nadzieję, że nie zapomnę i sobie tego skipa od razu kupimy. Dobra, tutaj rękawice wymienione. No i od razu mamy golda, żeby kupić sobie tą broń. Czyli robimy cyk. To, no kurde, w sumie zepsułem, bo mogłem, jak i tak mam zamiar odzyskiwać klejnot, to mogłem sobie spuścić właśnie tą broń, a nie tam jakiś inny itemek marnować. No ale trudno, mniejsza z tym. Robimy cyk, ulepszymy go sobie może z razy dwa, na razie niech będzie. No i dobra, i zobaczymy, jak nam to pójdzie, jeżeli chodzi na przykład o Esteros, bo myślę, że ten Esteros był było 0,5% szans. Może te, o kurde, ale tu widzę, że nie bardzo. Nie wiem w sumie, jak to 0,5% nam tam wyglądało. No widzimy, że zbijamy jej do około połowy HP, no 0,5% niby już w miarę sporo, niby tam około 100 grzybów powinno pójść i ona by padła, ale chyba w tym momencie ja w ogóle dobrą broń założyłem, no i na inteligencję, no wszystko jest git, rozrzucik jest fajny, no wydaje mi się, że dobra to była decyzja, wiadomo, że straciliśmy tam boczne statystyki, no ale 40 średnich, nie, to jakby nie patrzeć sporo, no ale dobra, no tu widzę, że chyba tą rudą ślamazarnicę, no 3 miliony 300, no raczej bardzo szczęśliwa próba by musiała być, więc chyba nie ma sensu jej klikać. Zobaczmy teraz tego, Włodzimierz Młot Ładny,
Zobaczmy, czy z nim tutaj coś się uda podziałać. Jeżeli nie, to gdzie my byśmy poszli? No na pewno jeszcze jakąś wieżę zrobimy. To myślę, że nie ulega wątpliwości. No i chyba pójdziemy sobie do tego tornada. No z tornada wiadomo, itemów też za bardzo nie rozdam, jeżeli chodzi o tutaj wiedźmę, no bo jednak nie mam tego miejsca, muszę sprzedać od razu. No ale zawsze tam jakiś level może wpadnie, zobaczymy. No chciałbym już tego Włodka pokonać, nie? Chciałbym już mieć to za sobą, ale chyba też jeszcze jest to za wcześnie. No oni mniej więcej równo ze sobą myślę, że zostaną pokonani. No ale w tym momencie jeszcze, powiedzmy, że do 450 grzybków jeszcze na niego, no może by był fart, nie? Żeby go pokonać, no, albo dobra, do 400. Ciul, no za niego dostaniemy fajną ilość expa, to myślę, że warto popróbować. A nuż się trafi jakaś próba, gdzie go faktycznie pokonamy. Ja tej strefy mroku oczywiście nie zapisuję, no bo myślę, że nie są to jakieś bardzo tam ciekawe walki. Raczej olewam ją, raczej sobie tu bardziej zapisuję strefy światła, gdzie walczymy póki co sami, a strefę mroku będę zapisał na jakimś tam wyższym levelu, nie? Jak to ma miejsce standardowo, no bo teraz to pada dość szybko. Dobra, 400 grzybków, ja w ogóle tu zapomniałem zapisać, tak, smolum i puszuć, okej, te dwa lochy powinienem wam zapisać. No i co dalej? Dobra, czyli w strefie światła chyba nie mamy za dużo do roboty. Zobaczmy teraz tornado, no tornado pewnie popada. Chociaż trochę, już nie mamy miejsca. No właśnie, tu nas to będzie denerwować. Rękawiczki drogie, 3 miliony byśmy za nie dostali. No ale trudno, te może te sprzedam. Tam pół biedy, trudno. Później się odkujemy na jakimś tam evencie Kowala czy na czymś innym. No ale na razie skupiamy się tutaj na levelu. Zaraz bijemy 286. Tak mi się przynajmniej wydaje, że uda nam się to zrobić. Tu jakiś hipman nas blokuje. Ale okej, padł, kolejny padł. Furia w furii, zobaczmy. No i dobra, i mamy 286 level. Niestety nic nie ma do wiedźmy, ale za to mamy sporo golda, którego możemy sobie rozdać na nasze statystyki. Teraz mamy jakiegoś ognistego skorpiona. To jest również wojownik, ale okej, udało się pokonać. I dobra, i zobaczcie, mamy jakąś rózgę. O kurde, plus 23 średnie na 3 statystyki. Przepraszam, na wszystkie cechy. No runka słaba, runkę by trzeba podmienić. To od razu sprzedamy, no ale co, jest sens ją podmieniać, jak myślicie? No 23 staty, rozrzut też bardzo fajny, co prawda gorszy od tego obecnego, w sensie 23 średnie. A dobra, zmienimy ją, i tak za kilka leveli znowu będziemy zmieniać, także myślę, że nie ma co, zawsze to trochę średnich na plus, niech będzie, nie wiem, czy to jest najmądrzejsza decyzja, możecie mi napisać w komentarzach. To też jakby, ja magiem praktycznie chyba nigdy nie grałem tak mocniej, więc... to też jakby dużo tu decyzji moich, nie wiem czy jest trafnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o broń, ale dobra, niech na razie będzie to. Ile tu jeszcze mamy? 7 minut, dobra, to zaraz będziemy tam zaglądać, no i okej, lecimy dalej, znowu nam tutaj, kurde, no bolą te rękawice, no ale trudno, lecimy tutaj, cyk, cyk, no myślę, że te boki tam trochę pomogą jak na ten etap, nie, że dostaliśmy z tej broni, no i te średnie i tak dalej, no myślę, że wyjdzie to na plus. Zobaczcie jaki pech, w ogóle nic nam nie leci, jeżeli chodzi o itemki tutaj z czegoś, co chce wiedźma, nie? Wszystko musimy sprzedać normalnie, no ale trudno, no ale zobaczcie, no nie było jakiś czas odcinków z tego maga, no i nareszcie mamy jakiś fajny, większy progresik. Tu nam dało minus 5 broń, no i tu jakiś ten również i dobra, możemy sobie wrzucić znowu trochę statystyk tutaj w inteligencję i lecimy dalej. Minęliśmy w ogóle 300 tornado, także już można powiedzieć, że 30 za nami na tym magu. Zobaczmy jak to pójdzie, tutaj pokonany, ten chyba też będzie pokonany, bo to mag, no do Dobijemy może ten 287 level tym tornadem. Tu w ogóle słyszeliście pewnie na zegarku, że mi wybiła 11, więc jeszcze tu sobie poulepszamy to wszystko, no i lecimy skipa 7 dni, żeby już to było z głowy. 1 decylion, super, mamy kolejne osiągnięcie. Niech tu się troszkę monetki pozbierają, w sensie banknoty, i będziemy... O, tam w ogóle pasek epicki znowu. O, pasek 7 milionów. Na razie, chociaż nie, sprzedamy go. 7 milionów to sporo, a my jednak mamy spory zapas tych itemków do wiedźmy, więc, w sensie do kibelka, więc niech będzie. Okej, chyba jeszcze z dwóch przeciwników i myślę, że wbijemy level, no może trzech. Zobaczymy, Liso Wilk to jest znowu wojownik niestety, niefortunnie. Zobaczmy jak to tu pójdzie. Znowu jakiś lag, ja tu w ogóle jeszcze chciałem sobie wbić na ten, do wieży, tak szczerze, żeby tą wieżę poklikać. Ale okej, poczekajcie, co my tu byśmy mogli jeszcze kliknąć, bo tu widzę, że ten wojownik raczej stawia opór. Czym by tu można level dobić, bo nie wiem, nie mam obecnie. Wiedziałem, że ten Hemoridor, że ta tradycją szkoła magii, może tą Walkirię, nie, Walkiria to jest jeszcze za mocny przeciwnik. Okej, może na razie sobie wejdziemy do tej wieży, zobaczymy jak to pójdzie. Mamy jakieś coś dla Kunegundy, plus 63, runka 15%, jak najbardziej możemy to podmienić. Tutaj lecimy, cyk. No i dobra, i lecimy dalej. Kurde, no szkoda, chciałbym ten level dobić, wiecie, ale okej, to może jeszcze najpierw sobie poklikam trochę tą wieżę.
jeżeli to będzie jakoś bardzo łatwo szło, w sensie no nie bardzo łatwo, ale jeżeli będzie to jakoś tam dalej szło dokładnie, to będziemy to sobie klikać, tu jakaś broń na razie niech będzie na boku, lecimy dalej, zawsze to troszeczkę golda nam wpadnie też z tej wieży, no wiadomo, jeszcze dzisiaj awki nie robiłem, same awki dobiję na pewno ten, aha, ja w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, to wam dopiero teraz powiem, mamy 17 minuty nagrania, prawie 18 o tych pupilach letnich, ale to zaraz do tego przejdziemy, może jak będę wam pokazywał te walki. Dobra, no trzy głodne misie chyba już są cięższe do pokonania. No ja tą wieżę, tak jak mówię, darmówkami tutaj walę. Dobra, mamy 100 grzybów. Na co ja bym chciał jeszcze tych grzybów wydać? Myślę, że chciałbym wydać może, nie wiem, czy kurde, no coś, żeby level dobić, nie? Czy chciałbym wydać na tego włodka, czy tutaj na tego? Na tą rudą ślamazarnicę miałem sporo procent. Teraz jeszcze dobiliśmy sobie te jakieś tam levele, coś tam sobie dobiliśmy. Mamy jeszcze trochę golda, to mogę wrzucić w tą inteligencję. I dobra, do 50 grzybów rudą ślamazarnicę ładujemy. Uda się, to się uda. Nie uda się, to szkoda. Zobaczymy, jak to tu wyjdzie. No na nią miałem przed odcinkiem z 0,5% szans. Teraz myślę, że mogę mieć nawet z 1%, bo no zobaczcie, już są te próby lepsze po 2 miliony. Teraz myślę, że mogę mieć nawet więcej. Dlatego, że no wiadomo, broń wymieniliśmy, wbiliśmy levele i tak dalej. Dobra, jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i ostatnia próba, możemy ją w sumie jeszcze obejrzeć. No tu fajny krytyk, ale ona też krytyk. No zobaczcie, no jakbyśmy ustali 3 ciosy i 3 krytyki, to może by się udało, ale dobra, jak nie teraz, to na jakimś tam kolejnym odcinku. Tu możemy znowu jakiś atak zrobić, spróbujemy wodą wygrać, dokładnie, udało się. No i został nam ogień, ten ogień może przegrać, ale mniejsza z tym. Okej, jeżeli chodzi o letnie pupile, to pewnie widzieliście po tytule, ale zapomniałem wam powiedzieć na początku odcinka, bo się od razu zająłem tymi lochami. Jeżeli chodzi o letnie pupile, to od dzisiaj, czyli od 1 czerwca możemy je złapać. Są to między innymi tutaj kremówka, jest to między innymi tutaj gin tonic. Tutaj mamy mieczozęba, w ogniu mamy, który to był, ogniolota, no i w wodzie mamy dziubinga, więc 5 pupili możemy złapać od dzisiaj przez całe lato, czyli tam bodajże jakoś do września. No i wiadomo, no spoko jest to, ja nie chciałem tego robić przed odcinkiem, bo wiadomo, wbiłem tych leveli, trochę wbiłem, trochę wiesz, więc zawsze z tej jawki dostanę więcej expa, więcej golda, więc jakby nie chciałem tego robić przed odcinkiem, ale myślę, że jak je połapiemy, to na pewno to pomoże, żeby tam za kilka dni znowu nagrać odcinek z tego maga, gdzie już pokonamy na przykład tego włodka, ten esteros i tak dalej. Zobaczymy, jak tam będzie to wyglądać procentowo, więc letnie pupile od dzisiaj po prostu możecie złapać. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o jak to tu wyglądało, mamy jakiś portal do piekieł, Max Szwendacz, to myślę, że nie będziemy oglądać, po prostu pokonany Lilaryś. No właśnie, mamy te przejścia w pupilach, które zapisałem specjalnie dla was, żeby wam je pokazać. Lilarysia, na niego wydaliśmy chyba z 20 grzybów, wydaliśmy na Lilarysia mniej, aniżeli tutaj na wykijadło. Na wykijadło chyba wydałem z 30 albo 40, coś takiego. Także no po prostu dość proste przejście. Było to robione na trenerze 10 jeszcze, dlatego że to był czwartek, a trenera 11 miałem od piątku, więc jakby na trenerze 10, oczywiście wszystkie możliwe pupile złapane przed zrobieniem tego przejścia, no i tak jak mówię, tam z 20 grzybów plus minus i udało się pokonać. Kolejny jest to Poni, tak jak mówię, również trener 10, to gdzieś tak myślę, że z 30-40 grzybów poszło, na pewno więcej niż na Lilarysia, co mnie w sumie zdziwiło, no ale mimo wszystko też nie jest to jakoś tam bardzo dużo, no i udało się to przejście zrobić, także jestem zadowolony. No bo w sumie, tak jak mówiłem na początku, no wszystkie te przejścia, które planowałem, zrobiłem. Także tutaj wykijadło pokonany. Mamy okołała na oko, zrobione w piątek, trener 11 już. To oczywiście wygląda tak, że dzynka musi walnąć 3 krytyki, wszystko jest obliczone, tak żeby to oko pokonać i równe minus 3650 HP zostaje. Jeżeli byśmy mieli 10 trenera, to by po prostu te 3 krytyki nie wystarczyło, żeby to oko pokonać. Dlatego też potrzebny jest 11 trener albo i chyba 11 petów, coś takiego. Nie pamiętam, poczekajcie, w sumie to możemy policzyć. Mieliśmy tak, światło, tu mamy 5, tu mamy 8 i tu mamy 3, czyli 11. Dokładnie, 11 petów i 11 trener i wtedy możemy to oko pokonać dzynką setką. Jeżeli mamy natomiast powiedzmy 12 trenera, to chyba wystarczy nam 10 petów i wtedy również tą dzynkę pokonamy. To tam kto ma kalkulator do pupili, to może sobie ogarnąć. No i wiadomo, no żeby dzynka walnęła 3 krytyki, to nie jest to jakoś tam bardzo, bardzo tutaj trudne do zrobienia, więc na to oko poszło, nie wiem ile, z 50 grzybów, coś takiego plus minus. No i smoke, nasz lider grzybowy, jeżeli o to chodzi, na Smokiego wydaliśmy sobie, tak jak mówiłem, chyba coś koło 1200 grzybów. Też mój błąd był delikatny, dlatego że
Próbowałem tego Smokiego kliknąć już w piątek, na tym właśnie 11 trenerze, nie miałem jeszcze wtedy Skarabary, bo Skarabarę możemy złapać w sobotę w nocy, więc jakby tej Skarabary nie miałem, to był mój problem, tu był mój błąd bardziej, że właśnie nie czekałem, byłem taki niecierpliwy, no i niestety wydałem w ten dzień chyba 700 grzybów i potem złapałem Skarabarę, wydałem chyba jakoś 500, no i tego Smokiego udało się pokonać, także no 1200 grzybów, no zobaczcie, jakbyśmy mieli na przykład nawet dzisiaj te 500 grzybów więcej, to zawsze by coś jeszcze, jakiś level się wbiło, coś by się porobiło. Już nie mówiąc o tych 1200, gdzie poszło na to przejście, no ale trudno, no tak wyglądają pupile, lepiej zrobić te przejścia droższe i potem sobie zamknąć mniejszym kosztem, aniżeli potem się bawić w jakieś tam, no jakieś dziwne rzeczy, nie? Wiadomo, że później jak na przykład przyjdziecie w jakiegoś słabszego, to wam jest ciężej zamknąć, musicie znowu się bawić w jakieś inne przejścia i takie inne pierdoły, więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, czyli środowiska mamy za sobą, Kwahargus, 29 maj z tego co widzę pokonany, nie wiem czemu go tu klikałem. Tak jak mam być szczery, no ale to mniejsza z tym. Tak więc kupiłem to, tego skipa kupiłem chyba, tak mi się coś wydaje. Bo już tak kupiłem, bo nawet zrobiłem tam reset potem. Kwahargusa uświęconą tradycją Szkoła Magii udało się pokonać, także to też git. Dobra, tu jakieś kosteczki z niego dostaliśmy, więc nic takiego. Śpiewające syreny, 29, nie wiem czy to nie było. A nie, to było kilka dni temu, dobra, zapomniałem, że dzisiaj jest w ogóle 1 czerwca. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka swoją drogą, bo wiem, że większość widzów tego kanału ma 12 lat, kappa. Oczywiście żartuję, no ale tak jak mówię, śpiewające syreny pokonane, tu nam poleciał jakiś epik, który prawdopodobnie, a nie, mamy go do tej pory, no ale on pójdzie do kibelka, no nie wiadomo. Lecimy dalej, Zgnilak, to jest jakiś portal do piekieł, również pokonany. Teraz mamy Puszusia, aha, ja nie zapisałem chyba, nie zapisałem tego portalu do piekieł, który mi tam, który pokonaliśmy na początku odcinka, ale to mniejsza z tym, to chyba nie jest tam jakoś bardzo istotne. No i mamy Puszusia, którego pokonaliśmy dzisiaj. Na niego miałem chyba, nie wiem, z 9%, więc wiedziałem, że dosłownie kilka grzybów i padnie. No i na samym końcu pokażę wam ten Hemoridor. No i zaweczki sobie myślę, że bez większych problemów. Zaraz tu mi się za godzinę ponad warta skończy i sobie tą mawkę zrobię, żeby połapać te właśnie pupile letnie i przy okazji wbijemy ten 287 level. Także git. Myślę, że fajny progresik jak na dzisiejszy odcinek został zrobiony. Ze Smolumem tak samo. Tu widzę, że 3 krytyki i to mocne, o nawet 4, no to nie było wcale takie proste do zrobienia, ale gruncie się udało. No i okej, to by było chyba, wydaje mi się, że na tyle, tak tutaj patrzę, możemy jeszcze zobaczyć na topkę, top 30, no już tu mniej więcej w tym top 30 się utrzymujemy, także myślę, że to jest spoko opcja i spoko wynik, także jestem w miarę zadowolony, także tak wygląda w tym momencie to top 30 całego serwera, tu w ogóle wczoraj się dowiedziałem, że jeden z moich widzów, o dokładnie, tutaj Kwikwa Kwogra i zobaczcie, ma 276 level, więc przed naszym dzisiejszym klikaniem miał prawie taki jak ja i wczoraj się chwalił mnie na Discordzie właśnie kontem, strasznie fajny zabójca, nie? Rzadko się jednak spotyka widzów, którzy tam mają taki wysoki level i są tam w top 30 jakiegoś nowego serwera, także gratuluję. No ale okej, chyba tyle, chyba wszystko wam pokazałem, co chciałem, tutaj to możemy jeszcze poodznaczać i tak naprawdę ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, za kilka dni myślę, że znowu z tego maga nagramy, tu na pewno złapanie tych pupili pomoże, trochę nam stat pójdzie do góry i znowu sobie za kilka dni jakieś lożki pociśniemy, wszystko, także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie o tym kciuku w górę, pamiętajcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha w przypiętym komentarzu i opisie, raz jeszcze dzięki, trzymajcie się i cześć.